Dziś jest sobota. Dziś wspominamy Maryję w jej fatimskim obliczu i tajemnicach. To ona, nasza Matka, przypomina nam swoje orędzie pokoju, swoje wołanie, byśmy pokochali i odmawiali różaniec. Dziś potwierdzamy nasze zawierzenie i zaufanie jej miłości. Maryjo, nasze trwanie przy Tobie prowadzi do przemiany naszego życia. Chcemy być wierni modlitwie, o którą prosisz, tak by świat cały doznał ocalenia, wyrwania z rąk złego. Maryjo, w naszych modlitwach często wołamy, usilnie błagamy, prosimy za tylu ludzi. Wstawiamy się za naszymi bliskimi i w jakimś sensie na ramionach naszych błagań nosimy wręcz świat cały. Szukamy w codziennym zabieganiu odpowiedniej chwili, by się zatrzymać, by przemyśleć różne sprawy, by pomodlić się. A wszystko to z miłości i potrzeby serca. Jest w nas wielkie zaufanie, że Ty, o Matko, wspomożesz nasze wysiłki, podtrzymasz i będziesz nam jak pancerz ochronny, jak prawdziwa pomoc i obrona. W trzecim roku I wojny światowej Najświętsza Panna Maryja stąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała wtedy w ręku różaniec, broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen. Maryja swoje czyste i niepokalane serce otwierała dla grzeszników. W tym wojennym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu Matka Boża wybiera nieuczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych, prostych dzieci, nie generałów, a pastuszków. I ich czyni posłannikami pokoju. Orędzie Maryi jest proste i czyste. Pani Fatimska powiedziała: wojna się skończy i pokój nastanie, jeśli będziecie się modlić. W tym pełnym burz czasie, kiedy wojna jest wciąż widmem ciążącym nad nami, prośmy o dar pokoju dla całego świata. Prośmy o nawrócenie serc zatwardziałych grzeszników. Przypomnijmy sobie modlitwę, którą Maryja, Pani Fatimska, prosiła, by dołączyć do różańca. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jeśli się nawrócimy, jeśli będziemy odmawiać różaniec, przyjdzie dar przemiany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.